polu karnym. Jeftić! 1-0! Co mnie zaskoczyło, jak pierwszy raz przyszedłem tu i zobaczyliśmy stadion, ale później też do Starego Miasta poszliśmy. I tak mi trochę do Serbii podobne było, takie ulice i to. I od razu się tak fajnie czułem trochę, nie wiem, tak było podobność do Serbii. Ja się czułem w sumie Serbem. Oczywiście, że tam w Szwajcarii mam, no całe życie tam spędziłem i no gdzieś tam czujesz się Szwajcarem. Moja mama trochę wcześniej, myślę, że miała 15 lat, jak do Szwajcarii przyszła, a tata tam no, może 20, trochę mniej miał, jak przyszedł do Szwajcarii. Ciocia, tak? Ciocia, ona już mieszkała tam i on poszedł do niej na początku. I tu się poznali później mama i tata, no i to się tak układało, że zostali w Szwajcarii. Krew to jest serbskie i no tak charakter i takie rzeczy, to myślę, że wciągnąłem z Serbii trochę. I'd like you to sign also these posters. A czemu ty w angielsku? W szatni już rozmawiałem z chłopakami po, nie wiem, parę miesięcy, ale tak publicznie nie bałem się trochę, żebym rozmawiał z ludźmi, ale no tam po roku już tam zaczynałem wywiady dać i takie rzeczy, także myślę, że szybko mi się udało nauczyć tego języka. Mam dobry kontakt z ludźmi, fajnie się czuję i myślę, że to ważne dla mnie, bo jak tak przyjdziesz do innego kraju, to zawsze nie wiadomo, jak to jest, ale myślę, że szybko się adoptowałem, ale tu mi też drużyna cała pomogła i cały klub. Jeftić po raz kolejny ma udział przy bramce. Ależ widział Jeftić Kownackiego. Coś nieprawdopodobnego. Spojrzał mięciutko, dokładnie. Co do centymetra. Myślę, że na początku jak przyszedłem też miałem świetny czas, ale później trochę to poszło do góry, później na dół i tak się cały czas się tak, no albo było dobrze, albo źle. A teraz myślę, że złapałem taki poziom, że mogę zagrać więcej dobrych meczów i to mnie bardzo cieszy. I oczywiście cieszy mnie to, że dużo występów mam, że no, mogłem wchodzić do formy, bo to z występów masz, jak dużo grasz, to złapiesz tam jakąś formę. Są trudne momenty, mogę tak powiedzieć, że nie był za łatwy, ale też dobra szkoła dla mnie i najwięcej się uczysz, jak ci źle jest i myślę, że to mi dużo dało. Pracowałem ciężko i to się zmieniło i dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystko dobrze się zakładało. Jeftić, Darko, Jeftić! 1-0, Darko Jeftić! To trochę niemiecka szkoła, to widać. Myślę, że mamy dużo jakości w drużynie i to pokazujemy już teraz, ale wcześniej to no, czasem nie było widać, ale myślę, że to wróciło i każdy wierzy w sobie, ale też w drużynie i złapaliśmy naszą formę i dobrze gramy na razie i mam nadzieję, że to nam zostaje, że ta przerwa nam nie przeszkadza później. Ale zagranie Jefticza, znakomite! Czy ktoś powie, czy Darko najlepszy, no to oczywiście cieszy mnie, ale ważne jest, że dla drużyny mogę dać jak najwięcej, żebyśmy wygrali ten mecz. Co lubisz najbardziej w Polsce? Disco polo. Już mi wchodziło do głowy. Tam gdzieś mi się spodobało to i czasem też się bawię z tym, z drużyną przed nim.